A więc, tak to wygląda. Tutaj mieszkamy sobie. Tutaj mamy nasz balkonik. Krzesełeczka, stoliczek i takie tam. A to nasz hotel. I tequila pa. Szafa, trochę tu bajzle. I to ja wam pomacham. Czas na plażę. A tutaj mamy pierwszy nasz bar, czyli bardzo blisko. Tu się je śniadanka, obiady i kolacje. Tequila bar. Jeden basen, drugi basen. Oj, basenów jest pełno wszędzie tutaj. Także z tym to nie ma problemu. Następny bar. Nazwy już nie pamiętam. A poza tym ledwo po śniadanku, godzina 7:25. Czasu meksykańskiego. Sklepik hotelowy, jak widać. Przejdziemy się tutaj. Centrum nurkowania, wycieczek i takich innych rzeczy. Tutaj nawet jedna Polka pracuje. Gosia się nazywa. O, tam gdzieś leży brzydal. Jeszcze leżaki puste. Dzień się zaczyna. Kolejny basen, kolejny bar. W sumie to druga część hotelu, bo możemy mieszkać i używać dwa hotele. Catalonia Yucatan Beach, Catalonia Yucatan Resort chyba. Bamboleo się bardzo nazywa. O, sorki.
ptaszki świergolą. Kolejny basen. Spa przybasenowe. Kolejne leżaki. Ujście rzeczki do Morza Karaibskiego. Kolejne leżaczki. Tutaj jest skromna rafa, można ryby kolorowe pożądać, nie ma problemu. Woda będzie turkusowa za godzinkę, słońce troszkę wyżej wejdzie. Idziemy dalej. Leżaki, baseny, baseny, bary. Wszystko jest jak trzeba. O, turyści na sesji fotograficznej. Część innego hotelu. Brzydal! I brzydal. Pomachaj! O, to brzydal. No i dochodzimy do brzydala. I na tym kończymy skromne zwiedzanie hotelu. Dziękujemy.